Mam tutaj taki sprzęt, mianowicie jest to mini disk Sony MDSJE330. I on jest sprawny, tylko że problem jest ta gałka tutaj jog. I proszę zobaczyć, jak ona reaguje. Raz dobrze, raz źle, przeskakuje sobie bardzo duże wartości, także generalnie nie można wybrać prawidłowej wartości nagrywania. Zróbmy sobie jakiś tam zapis i mini disk ma funkcję, mianowicie taką, że można sobie nadać nazwę poszczególnym utworom, które się nagrywa, i teraz jak kręcę sobie tą gałeczką, widzicie, jak zmieniają się literki. O. Jest to bardzo niewygodne, ponieważ nie można szybko ustawić poziomu nagrywania, ani też nazwać sobie prawidłowo, szybko utwór. Te literki przeskakują w jedną lub w drugą stronę alfabetu, nie w jednym kierunku, tak jak sobie ustawiamy. W związku z tym postanowiłem naprawić to. Pokażę Wam, jak wygląda w środku właśnie ten odtwarzacz i nagrywarka mini disków. Jak widzicie, urządzenie jeszcze nie było rozbierane. To jest dziewicze otwarcie. Ma jeszcze tutaj właśnie plombę. Mini disk to sprzęt o wysokiej miniaturyzacji elementów. Jak widzicie, w środku za dużo tutaj nie ma. Mamy baterijkę do podtrzymania nastaw. Płytkę drukowaną, na której elementy w większości znajdują się po drugiej stronie. Tutaj jest mechanizm znany już z innego filmu o minidisku. Działa na takiej samej zasadzie, tylko że ten mechanizm jest mechanizmem stacjonarnym, czyli posiada wciąganie płytki do środka, obsługa wyświetlacza, a my musimy się dostać tutaj do tej gałeczki, do tego enkodera. Tak wygląda mechanizm bez płyty czołowej. Widać szczegóły, jeżeli chodzi o silniki, tackę wciągającą. Ale nas najbardziej interesuje ten plastikowy front panel, a dokładnie ta płytka drukowana, którą trzeba odkręcić, żeby się dostać tutaj do enkodera i go wyczyścić. Tak to wygląda z drugiej strony. Przełącznik wejścia, optyczne, analogowe. Enkoder, kilka switchy, listwa połączeniowa pomiędzy tamtą częścią obsługującą wyświetlacz, a częścią z przyciskami, do której jest dołączona listwa prowadząca na płytkę główną. Niby urządzenie nieotwierane, a tutaj jakieś kulki lutowia, tutaj także jakaś kulka lutowia, ktoś coś tutaj grzebał i założył plombę na urządzeniu i sprzedał, bo ja nie jestem pierwszym właścicielem tego urządzenia. Ja je kupiłem kiedyś, o tutaj też proszę spojrzeć. Ja je kupiłem kiedyś na jakiejś aukcji za małe pieniądze, chyba 60 zł. Enkoder to to małe cacko, teraz będę musiał to rozebrać. Widziałem, że ktoś poprawiał luty na końcówkach. Być może myślał, że to jest właśnie przyczyna niedziałania enkodera. No, ale trzeba zajrzeć do środka. W związku z tym rozbieram enkoder i sprawdzam, jak wyglądają styki. Taki enkoder widzieliście już przy okazji filmu odtwarzaczu CDP XB920. Więc ja wezmę się za czyszczenie. A jeżeli ktoś jest zainteresowany tamtym filmem, zachęcam do obejrzenia. Padła mi bateria w aparacie fotograficznym, więc nagrywam telefonem. Ten telefon nie ma zbyt dobrego aparatu, ale tu na tej blaszce, którą mam w dłoni, widać pewne ilości jakiegoś smarowidła i one właśnie mogły się przyczynić do tego, że ten enkoder działać nie chciał.
Tak, przy okazji omawiania minidisku pokażę Wam pewne absurdy, które znalazłem na Allegro. Kaseta metalowa Denon MGX100 kosztuje 520 zł. Jest to taśma długości 100 minut. Nie wiem, no ludzie się porywają na takie absurdy i kupują takie rzeczy. No to jest kwestia gustu, zasobności portfela, ale dla mnie lepszym rozwiązaniem jest zakup magnetofonu DAT i kupowanie kaset za 36 zł, kasety długości 125 minut. Dobry magnetofon DAT kosztuje tyle samo, ile dek analogowy. Albo też właśnie kupić taki mini disk, jak pokazuję Wam w tej chwili, go rozbieram. I 80 dyski kosztują 20 zł. Doprawdy tamten Denon nie był wyjątkiem. Tutaj mam taśmy TDK-a. Nawet jeżeli te taśmy są unikatami, to moim zdaniem 550 zł to jest zbyt wygórowana cena. Załóżmy, że za unikat można dać 100 zł, ale dziwię się osobom, które wydają takie pieniądze na relikt przeszłości. No ale mówię, to jest kwestia gustu, zasobności portfela. Ponieważ dziwię się, ponieważ muzykę można nagrać na komputerze w postaci pliku i odtwarzać w telefonie na przykład. Mamy taki fajny Combine Jet Audio. Można tutaj nagrywać muzykę z wejścia liniowego. A jeżeli ktoś na przykład chce nagrywać muzykę z YouTube, nie pobierając pliku na swój dysk, może użyć Jet Audio i włączyć sobie mix stereo. I w tym momencie to, co słyszycie na komputerze, to w tym momencie nagrywane jest przez taki combine. Zapisujecie w dowolnym miejscu na dysku i możecie potem po obróbce w chociażby nawet Audacity cieszyć się elegancką jakością dźwięku. Wrzucicie sobie to do smartfona, telefonu. Oczywiście jest to droga naokoło, bo dzisiaj pobrać plik audio to nie jest wcale nic trudnego. Różne serwisy typu Spotify czy Bandcamp umożliwiają właśnie pobieranie plików do siebie na telefon czy na jakiś inny odtwarzacz sieciowy. Że naprawdę ceny za taśmy analogowe w wysokości 550 zł to jest szaleństwo. Nawet nie rozumiem za szpulę, żeby żądać 520 zł. Gdy szpula to też jest pewien relikt przeszłości, no ale niektórzy lubią brzmienie magnetofonu, zwłaszcza przy wyższych prędkościach przesuwu taśmy. Ale 520 zł to jest zbyt dużo. Za szpulę można wydać nawet 150 zł w takiej fajnej aluminiowej, na takiej fajnej aluminiowej szpulce. Także to jest osobiste moje zdanie. Nikt nie musi się z tym zgadzać. Ale musiałem to powiedzieć, bo po prostu niektóre rzeczy dziwią mnie. Żeby nie było, że szpule do magnetofonu są za 500 zł jakimś odosobnionym elementem na znanym portalu aukcyjnym. Tutaj mamy za 1000 zł. Tu mamy taśmy Maxell na szpulach za też 1000 zł. Są naprawdę absurdalne ceny. Podczas gdy DAT kosztuje od 30-40 zł do 60. A dyskietki minidisk są naprawdę taniutkie. Można oczywiście, widzicie, tutaj jest aukcja. Minidisk taki sam jak mój wyrwać za nawet 70-80 zł. Mój kupiłem za 60 zł. Także dla cierpliwych można, takiego czegoś bym nie kupował. Szczerze Wam mówię, naprawa czegoś takiego może być bardzo trudna. Także dla wytrwałych świat należy, można kupić fajne urządzenie, tańsze jak magnetofon analogowy, w dobrym stanie i cieszyć się lepszą jakością dźwięku niż z taśmy analogowej. Dekoder już wyczyszczony z tego powodu, że te blaszki tutaj się bardzo szybko łamią. Bok tego dekodera wzmocniłem cyną, żeby ta obudowa solidnie była spięta.
Nie wygląda to najlepiej, ale to jest po prostu niezbędne, żeby nam się ta obudowa nie rozleciała w odtwarzaczu. Jednorazowe wygięcie tej blaszki powoduje nadłamanie jej. No i niestety potem może się to objawiać takim efektem, że enkoder się rozleci i w ogóle nie będzie chciał działać. Urządzenie podłączyłem do sieci. Pokażę Wam, jak działa mechanizm. Właśnie zaczytuję tok. Zaczytał. Jak działa gałeczka? Bez żadnego problemu. I tak wygląda mini disk podczas pracy. Z góry jest głowica magnetyczna, a tam na dole mamy laserek, który nam odczytuje dane z powierzchni płyty. Tak jak w zwyczajnym CD. Omawiałem to przy naprawie Discmana, nie, omawiałem to przy naprawie Walkmana Sony NZR90. Także nie będę tego powtarzał. Stop. Możemy poobserwować pracę tego urządzenia. Utwór drugi. Stop. I wysuwanie. Załadowanie. Wpadłem na pomysł, że pokażę Wam jeszcze go podczas pracy przy nagrywaniu. Także za chwileczkę coś wymyślimy. Podłączymy mu jakieś zewnętrzne źródło dźwięku i zobaczymy, jak mini disk nagrywa. Tutaj mam dyskietkę z rozmówkami niemiecko-polskimi. Możemy to skasować. I mamy blank disk, czyli czysty. Damy tutaj, wybierzmy sobie analogowe wejście. Tutaj mamy poziom sygnału. Teraz bardzo ładnie można go ustawić. Ustawmy sobie. No nie jest to istotne. Puszczamy i mini disk zaczyna zapisywać. Widzimy, że głowica magnetyczna pochyliła się tuż nad powierzchnię płyty. I tak właśnie działa to. Od dołu laser podgrzewa nam powierzchnię płyty do punktu Curie. Następnie głowica magnetyczna zapisuje nam polaryzację pitów i lędów. One są spolaryzowane względem siebie o 90 stopni. No i podczas odczytu, o którym już mówiłem w innym filmie, podczas odczytu ta polaryzacja światła jest dekodowana. Gdy mini disk zakończy nagrywanie, to jeszcze przed wyjęciem płyty ma funkcję, która zapisuje nam do tabeli zawartości dysku odpowiednie informacje i robi to tak. Eject zapisał w tok informację o jednym utworze zapisanym i wyrzucił nam dysk. Oczywiście mini disk ma mnóstwo możliwości edycyjnych, wprowadzenie nazwy, wykasowanie, rozdzielenie tego dysku, wykasowanie zawartości całej. No, mi jest niepotrzebna ta próbka, więc zróbmy wykasuj. All erase complete. I znowu, gdy chcemy wyciągnąć płytkę, przedtem zrobi zapis do tabeli zawartości i płytę wyrzuci. Naprawa powiodła się sukcesem. Gałeczka działa bez żadnych problemów. Więc pora złożyć ten mini disk i cieszyć się z radością ze słuchania muzyki lub też rozmówek niemiecko-polskich. Okej, dość żartów. Naprawa zakończona sukcesem. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego krótkiego odcinka i do następnego razu. Trzymajcie się.